Panie profesorze, można jedno pytanie? Można jedno pytanie? Dla kogo? Jestem dziennikarzem niezależnym z Olsztyna, spod Olsztyna. Daleko to jest. Nie tak bardzo. No ale. Nie tak bardzo. Byłem tam w Olsztynie, pamiętam. Miałem kiedyś wykład tam na uniwersytecie. O, bardzo miło. Ja pamiętam, że tam był jakiś student palestyńczyk, się pytał o pokoju. Już wtedy mówiliśmy o pokoju, wtedy powiedziałem, że ja mam nadzieję, że ten konflikt historyczny między nami i naszymi sąsiadami się skończy. Także po tylu latach wracamy do tego samego tematu, bo to jeszcze konflikt bardzo niebezpieczny, smutny. Właśnie w tym kontekście chciałem zadać pytanie. Spotkałem się z takimi twierdzeniami ze strony Izraelczyków, że Polacy, my mamy z mlekiem matki nabytą nienawiść do Żydów. To jest bzdura. Nie wolno to coś tego powiedzieć. Jeden z naszych premierów kiedyś to powiedział, Itzhak Zarnicki Szemir, bardzo mądry, inteligentny człowiek, ale on powiedział jeszcze coś. Kiedy zaczęła się w Polsce ta ewolucja, rewolucja, na czele Solidarności, on w Kresecie będąc powiedział premierem, my mamy wielki konflikt z narodem polskim, ja zaraz powiem z jakiego powodu, ale teraz popieramy narodu polskiego i ich walkę o wolność, to też trzeba pamiętać, to jego. Ale on miał specyficzny, on będąc polski, nie pamiętam z jakiego miasteczka, jego ojciec był szefem gminy żydowskiej w tym miasteczku, religijny człowiek, i sąsiad zamordował jego ojca siekierą. W takich sytuacjach człowiek może czasami wypowiedzieć się nietaktycznie, niekorektycznie. Rozumiem. Bo było mu szkoda. Ja miałem z nim bardzo dobre osobiste stosunki. On jeszcze kiedyś zapytał się, czy warto, żebym przyjechał do Polski, że nie będą atakować. On już był na emeryturze, miał już wtedy 90 lat. Powiedziałem, ja coś powiem, będzie nieprzyjemnie, ale ja powiem Polakom, używając mój prestiż, co się zdarzyło. Ja będę bronił ci tej sprawy. Nie, że masz rację. Nie miałeś racji, mówiąc stereotypowo, ale tą sytuację niemożliwą w tym piekle wspólnym. Dziękuję panie profesorze. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję.